Co to ma znaczyć? Proszę się uspokoić. Pracujemy. Słucham. Tyle czekałem na to. Domagam się owoców twojej pracy. Cierpliwości. Nie mogę dać panu nieskończonego projektu. A na jakim etapie stoją prace nad formułą? Ile mam czekać? Poinformujemy, ale proszę mi wierzyć, czekanie nie będzie daremne. Mówiłem, że cię dorwiemy. Panowie. No nieładnie tak. No dziewczyny to trzeba kulturalnie, z kwiatkiem albo coś w tym rodzaju, a nie pchać jakaś finia. Patrzcie, to Spider-Man! Spider-Man? Gdzie? Gdzie? Matko, tak się denerwuję, kiedy spotykam sławnych ludzi. Złeś, walcz jak mężczyzna z mężczyzną! Sam tego chciałeś. No, sprawa załatwiona. Nie wiesz właściwie, co oni od ciebie mogli chcieć? Sama nie wiem. Po prostu mnie napadli. Dziękuję ci za pomoc, panie. A właściwie? To kim jesteś? Spider-Man. Mów mi Spider-Man. A teraz przykro mi bardzo, ale będę musiał znikać, wiesz. Noc jeszcze młoda, a bandytów sporo. See ya. Norman, może ty jednak przemyślisz? Nie ma czasu na myślenie. Słyszałeś, że chcą oddać ten projekt konkurencji? Tak, wiem. Może sobie darujmy. Nigdy w życiu! Norman Osborn nigdy się nie poddaje. Ale... Zamknij się i odpalaj to! Dobra. Norman, nic ci nie jest? Norman! Tak? Parker? Tak, panie Jameson, o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Ja ci dam o co chodzi! Nie słyszałeś o wybuchów Oscorp? Wybuchu? Jakim wybuchu? Nie gadaj, tylko leć pod firmę Oscorp! Zaraz masz tam być! Dobrze, już biegnę. Wybuch w Oscorp? Wybuch w Oscorp? Tadarego! Muszę biec. Nie, będzie za wolno. Muszę polecieć. Kapitanie Stacy, co się tutaj stało? O, Spidey, wiesz? Trochę to dziwne. Nie możemy odnaleźć ciała Osborna, ale dziwniejsze jest to, że doktor Strom wygląda jakby został zamordowany. A nie jakby zginął przez wybuch. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem. Ej! Gdzie ty jesteś? Żal mi Harego. Najpierw stracił matkę, teraz ojca. Wiem, jak to jest bez rodziców, ale Harry... Harry do tej pory wychowywał się z ojcem. Naprawdę nie wiem, czy powinienem go powiadomić ja, czy zostawić do policji. Dobra, nie chcę go martwić. Niech policja mu o tym powie. Ja zostanę tu jeszcze chwilę i porobię zdjęcia dla tej sknery Jamesona. Przyjmij to jako prezent od firmy Oscorp. Dobrze, Gwen. Wpadnę za jakieś 10 minut. 21, zgłoś się. Słyszano eksplozję na zachód od ciebie. Pojedź tam i sprawdź to, bez odbioru. Właśnie sobie przypomniałem, że mam coś do załatwienia. Na kiedy indziej. Dzwonimy się. Na razie. Odwal się ode mnie. Proszę.
Oto te zdjęcia, o które pan prosił. Mogą być? To jasne, Parker, ale wiesz. Tak, wiem. Zapłaci mi pan dwa razy mniej. No. A cóż się tam do licha dzieje? Parker? Gdzie znowu on się podział? Koniec świrowania pajacu. No nie, znowu ty. Odwal się, chcę się trochę zabawić. To może zabawimy się razem, co? Z chęcią, ale najpierw musisz mnie złapać. Norman Osborn? Nie ma już Normana Osborna. Jest tylko Goblin. Green Goblin! Proszę, proszę. Wielki Spider-Man to tak naprawdę przyjaciel mojego syna. Nie uciekaj, tchórzu. Całe szczęście, że pan Osborn stracił pamięć i nie pamięta, że był Green Goblinem. Nie będę musiał z nim teraz walczyć. Ach, ta ciocia May to jak coś wymyśli. Muszę się opiekować jakąś bratanicą pani Watson. Już jest. Spójrz, tygrysie. Wygrałeś los na loterii.